Kochani, solidaryzuję się z Wami, ponieważ wiem, że w Polsce jest zimno. Dlatego zakupiłam tę piękną niebieską kurtkę ze sztucznym tak zwanym futrem. Moi drodzy, tutaj na Malcie, jak temperatura spada poniżej 20 stopni, to uwierzcie mi, wszyscy tak chodzą ubrani. A dla nas taka temperatura to normalne lato w Polsce, jak w Ustce albo w Świnoujściu. No, zapraszam na vloga. Bardzo ładne i brzydkie jak jasny gwint. No to prawda. A tym bardziej, że tutaj mamy niedaleko górkę śmieciową. No tu nie ma spalarni śmieci, tylko jest górka śmieciowa. No, górka śmieciowa, ale nawet... Najśmieszniejsze jest to, że tam jest taki pięciogwiazdkowy jakiś hotel. I to jest dla mnie jak taka bareja, bo tu jest dużo takich barejowych. To jest górka śmieciowa. I zobacz, nawet się... Bajerowskich klimatów. Że obok górki śmieciowej jest pięciogwiazdkowy hotel. I latem, jak jest naprawdę gorąco, no to zapachy nie należą do najprzyjemniejszych. Tam capi strasznie. No. Zachowuj się. Na Malcie jest cała masa takich właśnie opuszczonych budynków. I cały czas zastanawiamy się, dlaczego. Dlaczego to z tego nic nie wyszło. Mogą posłużyć za scenografię do filmu, za scenografię do zdjęć, cokolwiek sobie ktoś tam życzy. Tylko tak naprawdę to jest zastanawiające, to są naprawdę ogromne, potężne budynki i stoją pustki. I to w przepięknych, naprawdę miejscach. Gdzie jesteśmy? W jakimś mieście na B, Bhlam. Nie na B, tylko na M, Marsa Alam. Boże, to jesteśmy w Egipcie? Nie wiem. Hugo, jak się nazywa to? Marsa? Skalam. Marsa, no to ty wymyślasz jakiś Marsalam, a nie... No blisko. I'm Mick. I'm from Irish. Okay. Living in Malta for the last 10 years. Love it. And what's the pros and cons living in Malta? Oh, just in short, two words. Pros, weather. Bars. Good. Food. Pros and cons of living in Malta. The weather is nice. The people are nice. There's a lot of churches, there's a lot of cultural events. Cons? The cons of living in Malta would probably be the government. That is from what I hear from the Maltese citizens at the moment and present. Yeah. Wages? Wages, shit. Yeah, not that great. Okay. Yeah. People are beautiful. Terrible drivers if you put them behind the wheel of a car. That's true. In terms of everything else, the cost of life here is decent. The shopping in the shops here I find is a bit more expensive than in England, unlike the shops that would be standard there. However, food is cheaper here, alcohol is cheaper here, entertainment is cheaper here. Okay. Rubbish, there's a lot of rubbish about, even though they collect every day, there's always rubbish. Because there's a lot of smog and air pollution going on this island. Really? Yes. The sun, the restaurants, the food is beautiful. Come to Malta, you will enjoy. Perfect. Thank you. Trafiliśmy dzisiaj na karaoke w pubie. Moje uszy krwawią lekko. Moje uszy lekko krwawią. Czekam na rozwój wydarzeń. I chyba la mama Monika zaraz weźmie mikrofon i zaśpiewa. A trochę się boję. Ale co tam? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with blindness, taking all of my sadness. As my troubles, then what to do?
all the morning shadows on the ground. Greets the day with home and comfort soon. You fill my life with laughter, cause somehow you make it better. It's my troubles that want you to.